Witam, witam bardzo serdecznie, ponownie w grze RimWorld. Chciałem przygotować karawanę, chciałem wyjść, wynieść śmieci na początku odcinka, też by fajnie, bo pozytywnie. A tu cyk, Family of coś tam mnie tu oblężenie robi. Dobrze, że moja ekipa nie wyszła jeszcze. Więc zapraszam wszystkich tutaj. I będę rozdzielał zadania. McCarthy, jesteś dobrym strzelcem, naprawimy ci mózg, będziesz jeszcze lepszym. Dalej, Jank oczywiście również. Wish, zapraszam tutaj, 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 tutaj. Samuel, ciebie zaproszę do naszej nowej zbrojowni, abyś założył sobie zbrojkę. Co dla ciebie jeszcze pewnie tam boli, ale potrzebujemy cię w naszym składzie. Cyk, Wiki, również zapraszam cię po zbrojkę. I cyk. Frania. Frania. Też mistrzowską zbrojkę sobie założy. Cyk. No i Jaja zostanie z wspaniałą. Dobra, 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 dobra. Dalej. Nag. Zapraszam ciebie tutaj oraz boty na eskortę. Bartek. Rób co chcesz, ty rób co chcesz. MF-ka tylko się kręci, nie wie co robi. I teraz tak, co wpływa na fakt lepszego strzelania z moździerza? Kto mi to powie? Dobra, powiedzcie wy mi, czy jeżeli bym zrobił ten moździerz z czegoś innego, to jest dobre pytanie teraz. Ze stali. Szansa trafienia 0,4. Ze srebra 0,4. Ze złota 0,4. Ze stali 0,4. Super stali 0,4. Z uranu 0,4. Czyli nieważne z czego będzie robione. Dobra. Frania. Ubierzesz się. Przygotujemy ciebie do moździerza. Samuel, również staniesz do moździerza. Człowiek, tak? Do moździerza. Człowiek do moździerza. Mati, ciebie też dam. Bo to są dość ważne rzeczy. Wylądowała nasza ekipa w pierdzielu, już takich nazwę. Prawdę mówiąc, nie ma tragedii. Myślałem, że będzie gorzej. Shotguny bolą. Szturmówkę mają. Razy 3. No dobra. Co jesteście ubrani, powiedz mi głównie, co? Jakieś plemienki? Marine. No to ta Marine będzie boleć. A tylko jeden gościu i to jeszcze strzelec, tak? Super. Tu jest drugi. Również Marine. Również strzelec. Gdzie z gościu widziałem chyba z pałką i z tymi, nie? Broń, broń, broń. Cyk, ten ma osłonkę, ten też. No ci do walki wręcz są akurat praktycznie w ogóle nieprzygotowani. Słuchajcie. My mamy jedno zadanie tutaj, jeżeli chodzi o atak moździerzami na nich. Trafić w pociski. Tu są pociski, pociski są zapalające, oraz burzące. Jeżeli to się zniszczy, trudno. Tak naprawdę nieważne. Dobra, Mati, widzę, że już tam próbuje. Wstrzymaj ogień, wstrzymaj ogień oraz wstrzymaj ogień. By nie było przypału, zaraz. Dobra. Załadowany pocisk silnie wybuchowy, pocisk silnie wybuchowy. Załadowywany pocisk silnie wybuchowy. Cyk, dobra. Trzy moździerze. Wymuszony cel. Chciałbym trafić tutaj. Idealne miejsce, tutaj. Gotowi? No mam nadzieję, że tak. Cel, pal, ognia. Ty! Pierwszy pocisk poleciał od nich. Co się stało? Jakim cudem? W ogóle dobrze, że Siwa wyszła. Tu postawili szybciej moździerz. A wygnoje.
No nic, trudno. Bartek z Leonem, wy będziecie naszymi tutaj, jeżeli chodzi o zaplecze strażnikami. Lecisz gasić pożar. Bartek, ty również gasisz pożar, dobra? Wy się nie możecie za bardzo bić. Leona nie chce stracić, on jest zawodowcem. Dobra, nasze pociski lecą? Lecą trzy pociski, słuchajcie. No... No mogło być lepiej, nie mówię, że jest źle, ale mogło być lepiej. Także do poprawy. A was już rozstawiam bardziej, czyli tak, cyk tutaj, cyk tutaj. Zapraszam ciebie tutaj. No i resztę strzelców również rozstawiam po tych dziurach, że tak to nazwę. Plemienny co? O! Dowiedzieliśmy się z rożnym terminalu, który zawiera informacje o naszym artefakcie. Terminal jest jedynym otoczonym przez wioskę plemienną, a miejscowi oddają mu cześć. Nie należy do żadnej większej frakcji. Soskłon nie pozwoli ci na odwiedziny, jeśli go dotkniesz. Możesz zaatakować wioskę z zewnątrz lub przejść spokojnie i szybko uciec z danymi z terminalu. Uwaga, jeśli spędzisz w wiosce więcej niż 10 godzin, zbudujesz cokolwiek w jej pobliżu, miejscowi zaatakują. Okej. Okay. Deal. Gdzie to jest? Pod nosem. Spoko. Zanim się zajmiemy terminalem i kolejnymi naszymi badaniami, jeżeli chodzi o... Nie badaniami, a... A relikwiarzami, tak? Relikwiarzem. To chciałbym właśnie tutaj zobaczyć jeszcze jeden strzał. Pożar. O, nawet nie trafili, spoko. Poleciał jeden, zaraz poleci drugi i trzeci. Oj, w ogóle nie trafi. Oj, przestrzeli równo. No. Lecą jeszcze dwa. Ten leci całkiem nieźle. No pudło. No pudło. Oh, jeszcze raz. Nak, upuść, to będzie szybciej. Myślę, żeby się gdzieś tam nie wychylić ze snajperem, ale z kolei będzie ciężko, jeżeli chodzi o ucieczkę. Także na razie, no, strzelamy do siebie prosto z moździerzy. Nawet na trójce zrobię, jak będę ładować. Pójdzie strzał zaraz. Dobra. O! No, zeszło trochę. Kurde, no. O, leci. O, ten to w ogóle strzelił równo z celu. A pierdziele, no kurde, chłopaki! Dziewczyny! Come on! Pociski się kończą! Ekstremalne, duże, no nie wiem już. O, coś tu leci. O, prosto w pokój wpadło. MF. Gasisz. Leon, gasisz. Bartek, gasisz. Nie tracimy żadnego pokoju. No, super. No okej, okay, zabiliśmy jednego. Fajnie. Ostatnia próba. Jak ta się nie uda, to po prostu idziemy tam walczyć wręcz. Wręcz, w sensie no... Na blisko, nie? O, stary. No strzał, niezły w sumie. Wow. Aha! Idź dalej? A tu się może ruszać. No niby może, ale nie może. Dobra, poszły jeszcze pociski. Super. O, to był ładny strzał. Uwaliliśmy kolejnego gościa. Z shotgunem, to w sumie spoko. Wystrzelimy tym raz po ogniu. Nie, chyba nie. Po prostu pójdziemy tam zrobić im porządną wojenkę. I zrobimy to w stylu... w stylu po prostu jeden po jeden. Wychylimy się tutaj i ściągniemy na siebie jakąś część ludzi do walki i tyle. Tak, możesz wracać do siebie w takim razie.
Gaś tam pożar, formujesz karawanę. No dobra. Do pracy. Nie, w sumie niech zostaną bez korcie w takim razie. A wyleźcie tam. Spuścić porządny ten. Porządny wpierdziel. Ekipie. Oni pewnie to jeszcze rzucą raz. Lub dwa. Pocisk. To muszą naprawić najpierw ten młodzież. To w sumie też fajnie, że trafiliśmy, bo dzięki temu mam przerwę w strzelaniu. Przynajmniej jednym. No. Poszedł strzał zapalający. Ale nic tam raczej nie zrobi. No, dokładnie. Leon, Bartek, MFK tam to wszystko ogarnął. Dobra. McCarthy jest na miejscu? Jeszcze nie. McCarthy będzie ostatni pewnie. No, jednym z ostatnich. Słuchaj. Kon, oddaj hełm. Siwa ma tutaj lepsze uzbrojenie, jeżeli chodzi o... o pancerz. W chwili obecnej. Co ty robisz? Załóż. Nie, wymój założenie? Wymój założenie, dobra, nieważne. I chodź tutaj, będziesz podstrzeliwywać ich. Tak samo chciałbym kolejnego takiego fajnego strzelca mieć. No ale widzę, że może być ciężko. McCarthy po prostu stanie tutaj i będzie asekurował z tyłu. I tyle. Ktoś ma hełm w ogóle ze strzelców? No ty masz niby hełm ze strzelców, no to chodź. Coś może zrobisz. Damy wam tam do środka dwóch walczących wręcz. Vicky oraz Franie. Franie dlatego, że ma tarczę. Vicky dlatego, że ma miecz ten z Gladius Superstali. O, dokładnie. A Samuel gdzie jest? Samuel dochodzi, tak? Tak, Samuel dochodzi. Dobra, zobaczymy jak będzie się udawało na tej strzelanie. Widzę, że będzie się udawało. No, strzelamy na razie. Kryzys wiary u Iryny. Została zmieniona na 30%. Ej, super, spoko. Dzięki temu będzie się łatwiej ją wyrekrutować. A to jest bardzo dobry wojownik. Zobaczcie, strzelectwo na... Stłumiona psychika mądrociała. Ona będzie idealna u nas w kolonii. Ja już wstawię jakoś bioniczne oko. Będzie snajperem. Będziemy mieli dwóch super snajperów w kolonii, bo McCarthy też zostanie snajperem. Umówmy się, no. Dobra, dam tu jeszcze jedną osobę do strzelania. Będzie strzelać? Nie. A teraz? A teraz tak. A, super. Dobry strzał. Dobra. Widzę, że trzeba podejść tutaj po prostu głębiej troszkę, albo się wychylić aż tutaj. To jest ryzykowne. Wychylenie się aż w tym miejscu jest ryzykowne. Mam jakiegoś posmoka? Nie mamy. Mam blokadę bólu, trefer wodny. Mati może zrobić doskok. Dlatego chciałbym trochę tych zbroi szarańczy też, bo to jest fajna sprawa, jeżeli chodzi o atak nawet. Obronny przez atak, nie? Dobra, podejdź tutaj, zobaczmy co się stanie. Super. Okej. Za drzewo, tu, już. Strzelców trzeba rozstawić tak, żeby mogli strzelać. Cyk. Wy zostajecie tutaj na blisko. Wchodźcie nawet reszta, niech tutaj wejdzie naszej obstawy walczącej wręcz. Jazda. Dobra, Siwa uciekła, super. Dobra, już tu snajper się wychyla. Bum, 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 bum. Koniec tu leczenia. Siwa dostała od naszych. No trudno, zdarza się. Mati, schowaj się głębiej tutaj. Nice. Dobra, ty się schowaj gdzieś w ogóle jeszcze dalej. A nawet tutaj, myślę, wystarczy. Czemu nie strzelasz? Bo nie możesz pewnie, tak? Nie masz ich w zasięgu. No to wychyl się bliżej, dawaj, dawaj. Tego gościa w marinie, jakbyśmy nie zabili, byłoby spoko. Czy oni idą do ataku na nas, na front? Jeżeli tędy będą wchodzić, to super, bo pułapki ich pobiją i jeszcze wieżyczki dojadą, nie? Także tam się nie boję, to jest samowystarczalna obrona. A ja nie wiem naprawdę czy... No, zróbmy to. Vicky, Mati... I skaczesz tutaj. Cyk, super. Na plecy. O to chodziło, o to chodziło. W tym momencie wy wchodzicie głębiej. Aż tutaj myślę nawet. Bo możecie strzelać. Oni są bezpieczni. A tutaj zabezpieczymy plecy.
Czy ty został w środku? To jest ciekawe. Sekunda do zgonu. Brak zagrożenia. On jest bardziej z nas zaćpania powalony. Zwinność, no, ale jesteś tego. Jesteś głupi. W sensie, no. Przejmij, rozbierz. Przejmij, rozbierz. Pociski sobie zabierzemy też. Lufa, tkanina, jakaś tam stal. To do przetopienia. I w sumie to tyle. Drewno też mogę sobie zabrać, czemu nie? Odłamki też stąd zabierzemy. Dobra. Siwa, oni nas obtaczają? Nie, wchodzą tutaj. No to jak zdążysz dojść, tutaj będzie spoko. Zresztą wy też możecie lecieć tutaj do środka. Będziemy jakby co zabezpieczać wieżyczki. McCarthy też może lecieć tutaj. No, też możesz lecieć tutaj. To nawet zróbmy tak, że Siwa sobie stanie tu. Tu, a McCarthy stanie tutaj. Cyk, dobra. Pożar, ratunku. Leon, co robisz? Gasisz pożar, super. Mati walczy, Bartek gasi pożar. MF, co robisz? Odnosisz i gasisz pożar, spoko, mi pasuje. Nie masz inspiracji chirurgią, życie. Możesz go dziabnąć? O, szkoda. Przyszywający kręgosłup. Jak to ma działać? Ty w ciąży jesteś. Strzał głowy, aha. Dlaczego ciężarną osobę wysłali na atak? Co to ma być? Ej, fajne, fajne ten staty ogólnie. Chciałbym, żeby nie umarł. Ła. Stół. No kurde, no. Kolejna zbroja Marine padła i podwójne życie w sumie. Szlak. Dobra. Tu już nie wrócą, więc lecimy do bazy. Bronić bazy. Strzelców poproszę oczywiście o zajęcie dogodnych dla siebie miejsc. Czyli tu. Niech będzie nawet i tak. Tu widzę, że już wchodzi ekipa. Spoko, spoko. Vicky, Mati też zapraszam. Tutaj Nag. No ty sam i tak nie wiesz, potrzebujesz ekipy, nie? Więc zapraszam ciebie tutaj. Będziemy bronić trochę chociaż jeszcze, nie? Za długo nam zajęło bawienie się z tamtymi. Ewidentnie. Jedna osoba padła. Z pasem aktywnym słon to akurat spoko. Bieżeczki nie będę musiał go rozbijać. Cyk, cyk. Dobra, uciekają. Łatwo. Kurde, no to pancerze. Zbroje Marine są tak OP. Dobra, uciekać mi stąd już. Jak macie iść, to idźcie. Oni chcą, uciekają już. O, pff. Sami podeszli. Także wykorzystajmy to jeszcze. Cyk, cyk, cyk. Snajper już też się odpalił. Dostał! Skupić się na tym gościu w pancerzu, dobra? W miarę możliwości. Może uda się ten pancerz zdobyć. Aj! No szkoda, trudno. Uciekać mi stąd. Ekstremalne ryzyko załamania u Siwy. Powód, nastrój, zmęczenie, wilczy głód. Okej. Okay. Masz coś przy sobie? A, masz te worki. No to zjesz po drodze już, no. O rany. Chciałem tylko wynieść śmieci. Tylko. Nic więcej. Tylko wynieść śmieci. 3 razy ekstremalne ryzyko. No to była długa obrona. Dobra, kogo jeszcze brakuje?
A jeszcze Wiki brakuje. O matko, Wiki, dobra, ja cię usuwam z tej karawany, bo to nie ma sensu. Ty się za wolno poruszasz, żeby do tej karawany należeć. Mati. No i idzie, no. Natomiast tego Samuela dodam. I Franie. Szlachtownik. Zdążysz się złapać? Nie zdążysz. Straciłem jakiegoś zwierzaka, jak nic. Ktoś po drodze? Wiki. No. Dlaczego? Goni go! Goni ją! Miki, uciekaj stąd. Co stracimy? O kurna, będzie boom. Będzie boom. Będzie boom. Dup. I kaczka padła. Bumelopa padła. Siwa się pali. Wszyscy, kto może, do gaszenia. Dobra, na razie będę kończył. Ogarniemy to na następnym odcinku albo pomiędzy odcinkami. Na razie to tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się i hej.